Hej, witajcie z mojej kuchni, ale dziś nie pokażę Wam, jak przygotowuję moje potrawy. Przygotowywać potrawy będę tylko w tle, natomiast chciałam poruszyć temat, który moim zdaniem jest bardzo ważny. Otóż co prawda mieszkam na Bali, ale wiem, co się dzieje w Polsce, staram się być na bieżąco z tym, jak wygląda sytuacja w kraju. No i zobaczyłam jakiś czas temu, dokładnie chyba z tydzień temu, że TVP postanowiło zrealizować lekcje online. To się chyba nazywa TVP Szkoła, jeżeli się nie mylę. No i moim zdaniem pomysł jest naprawdę świetny. Gdyby forma była w porządku, to sam pomysł jest naprawdę rewelacyjny. Dużo rodziców narzeka, że oni sami muszą chodzić do pracy i przez to nie mają po prostu czasu, żeby przerobić materiał razem ze swoimi dziećmi. I narzekają na to, że po prostu za dużo nauki jest dla dzieci wysyłanych do domu. Nie wiem, jak to wygląda we wszystkich szkołach, czy wszędzie są też przeprowadzone lekcje ze Skype'em, czy nie. Też widziałam, że te lekcje, które są prowadzone przez jakieś komunikatory online, niestety nie wypadają najlepiej, ponieważ uczniowie po prostu najzwyczajniej na świecie trolują nauczycieli. Straszna sprawa. Nauczyciele w Polsce zawsze mieli przekichane i serio, mówię to ze stuprocentową powagą. Wiem, że nie wszyscy nauczyciele są święci. Ja na przykład w swojej historii szkolnictwa miałam większość bardzo niesympatycznych i niefajnych nauczycieli, natomiast to nie zmienia faktu, że jest dużo nauczycieli, którzy pracują z powołania i po prostu ich praca jest niesamowicie ciężka. Więc w sytuacji, kiedy przeprowadzenie lekcji na komunikatorze online jest niemalże niemożliwe albo jest po prostu bardzo utrudnione, albo w sytuacji, kiedy rodzice nie mają czasu dla swoich dzieci, żeby po prostu przyswoić ten materiał, ale może niektórzy rodzice tak naprawdę nie za bardzo ogarniają też ten materiał, no bo nie oszukujmy się, ja na przykład teraz, gdyby ktoś kazał mi nauczyć jakieś, nie wiem, dziecko sąsiada chemii albo fizyki, to prawdopodobnie po prostu nie wiedziałabym, o czym mówię. Musiałabym sama najpierw przyswoić ten materiał, poświęcić dużo czasu na naukę, żeby potem tę wiedzę przekazać komuś innemu, bo takich rzeczy się po prostu nie pamięta po wielu latach. A więc jeżeli jest jakieś wyjście z sytuacji, czyli w tym przypadku takie lekcje online, które są wrzucane do internetu, no to moim zdaniem wyjście rewelacyjne. Niestety, jak wyszła realizacja, no to sami możecie zobaczyć. Wpadki z filmów TVP Szkoła to są chyba jedne z najbardziej popularnych filmów teraz na YouTubie polskim. To ja się wcale nie dziwię, bo te wpadki są naprawdę horrendalne. Natomiast zastanówmy się chwilę nad tym, kogo w tej sytuacji winić. Dlatego, że oberwało się niesamowicie paniom, które prowadzą zajęcia. I rzeczywiście te panie zazwyczaj nie wykazują się większą charyzmą, wyglądają tak, jakby nie wiedziały, co robią. I gdyby one same założyły sobie kanał na YouTubie, to moim zdaniem taka krytyka jak najbardziej. Natomiast sprawa wygląda zupełnie inaczej, dlatego że panie ostatnio udzieliły wywiadu dla kilku różnych mediów w Polsce, anonimowo co prawda, więc nie wiemy, która to konkretnie pani opowiadała o tym, jak sytuacja wyglądała. Natomiast panie przyznały, że one wcale nie zgłaszały się na przykład na ochotnika, żeby prowadzić takie zajęcia. Posłuchajcie. Ludzie myślą, że zgłosiłyśmy się na ochotnika po sławę i pieniądze. Nic bardziej mylnego. Kuratorium oświaty zgłosiło się do naszej dyrekcji i zostałyśmy po prostu wytypowane, więc one w ogóle nie miały wpływu na to, czy będą uczyć, czy będą prowadzić te lekcje online, czy nie. W naszym zawodzie, jak dyrektor prosi o wykonanie jakiegoś polecenia służbowego, to się nie odmawia. Wcale się do tego nie paliłyśmy, ale cóż było robić? I teraz mogą się podnieść głosy mówiące, że tak naprawdę mogły kategorycznie odmówić i nic by się nie stało wielkiego i być może nic by się nie stało, a być może by się stało. Tak naprawdę nie wiemy, jaka atmosfera panuje w tej konkretnej szkole i być może byłoby tak, że gdyby któraś z pań odmówiła, to dyrektor po prostu uprzykrzałby jej życie. I wiecie, że nie mówię oczywiście, że w takiej szkole musi dochodzić do mobbingu, że w tej konkretnej szkole jest mobbing stosowany, ale tak szczerze między nami nie zdziwiłabym się, gdyby sytuacja wyglądała w ten sposób, że jeżeli nie wykonuje się poleceń dyrektora, to można później być dyskryminowanym lub gorzej traktowanym. I na przykład jeżeli pojawią się jakieś możliwości dodatkowego zarobku, to w ogóle nie będzie się już branym pod uwagę. Więc ja tutaj akurat absolutnie rozumiem, że jest presja. Co innego, jeżeli na przykład dyrektor by powiedział: słuchajcie, mamy taki i taki projekt, kto jest zainteresowany? A co innego, kiedy dyrektor powie: ty, wy macie przeprowadzić te lekcje. Oczywiście to jest słowo jednej nauczycielki, więc tak naprawdę
możemy jej wierzyć albo nie. Ja akurat jej wierzę, ale oczywiście nie mamy tutaj stuprocentowej pewności, to pamiętajcie. Nie chciałbyśmy stracić pracy, zwłaszcza w tych trudnych czasach, no i wcale nie ma co się dziwić. Z ich relacji wynika, że nagrania i montaż trwały około 10 godzin. W tym czasie nauczycielki nie miały nawet jak zjeść obiadu i otrzymały jedynie kawę i wodę. Do tej pory nikt z telewizji publicznej nie podpisał z nimi umowy. Zastanawiam się, czy rzeczywiście, jeżeli umowy z nimi nie podpisano, to czy jest to w ogóle kwestia legalna. Pomijając tę kwestię, słuchajcie, jeżeli przeprowadza się jakieś decyzje, jeżeli podejmuje się jakieś decyzje, jeżeli przeprowadza się jakieś działania, to komu obrywa się najbardziej, jeżeli te działania się nie powiodą? Oczywiście tej osobie, którą najbardziej widać. Wiecie, w starożytności było tak, że jeżeli posłaniec przynosił jakiemuś władcy złe wiadomości, to posłańca ścinano. A nie króla, który podejmował te zarządzenia, czy podejmował te decyzje. No i podobnie stało się tutaj w przypadku TVP Szkoła. Otóż TVP podjęło decyzje dotyczące zatrudnienia konkretnych osób, dotyczące miejsca, w którym będą nagrywane te lekcje, dotyczące, nie wiem, chociażby nawet wyposażenia studia, w którym to wszystko jest nagrywane, bo to po prostu, jak się patrzy na te odcinki i jeżeli zobaczycie cały setup studia, to wygląda po prostu strasznie nieprofesjonalnie. Ja nie dziwię się, że ludzie śmieją się nawet z tego po prostu, w którym miejscu są przeprowadzone zajęcia. Kolejną sprawą jest to, że panie mylą się w tym, co mówią i mówią dość nieskładnie. Panie same w wywiadzie przyznały, że musiały same układać scenariusz, musiały same wymyślać format lekcji, nie dostały żadnej pomocy i dodatkowo musiały zrezygnować z wielu pomocy dydaktycznych, z których zazwyczaj korzystają, ponieważ dostały oficjalną informację od TVP, że nie mogą się na przykład posiłkować, nie wiem, filmami na YouTubie albo grafikami pobranymi z Google, ponieważ muszą mieć pełne prawa autorskie do wszystkich materiałów, które będą pokazywane w tych filmach. No i rzeczywiście, jakby ja to rozumiem, to jest kwestia prawna, jeżeli to jest prawda, ja tutaj nie jestem ekspertem, ale najprawdopodobniej jest to prawda, tylko że w tym momencie moim zdaniem ministerstwo powinno zapewnić odpowiednie pomoce dydaktyczne, a nie, że dochodzi do takich sytuacji, gdzie pani, której myli się obwód ze średnicą, posiłkuje się jakąś taśmą, którą biedna prawdopodobnie sama przygotowała w domu. Nie wiem, czy z pomocą dzieci, czy bez pomocy dzieci, ale wygląda to po prostu niesamowicie nieprofesjonalnie. Ale z drugiej strony, co te panie miały zrobić? Przytoczę wam teraz część wywiadu, który został opublikowany na stronie Radia Z. Oczywiście wszystkie te materiały podlinkuję pod filmem. Kobieta pracuje w jednej z białostockich szkół i została do tego projektu wytypowana przez dyrekcję, nie za bardzo mogąc odmówić. Przyznaje, że odbywała się łapanka, a na przygotowanie materiału do zaprezentowania podczas nagrań miała zaledwie jeden dzień. Nie tak sobie to wyobrażałam, bez żadnych prób wsparcia scenariusza ze strony telewizji. Dostałyśmy mikrofony i jedynie wskazówki, do której kamery mówić. Wszystko musiałyśmy wymyślać same, od scenariuszy po materiały dydaktyczne. A nie mogłyśmy korzystać z niczego, co sobie normalnie na własny użytek przygotowujemy na codzienne lekcje, czyli z YouTube'a czy zdjęć z internetu, bo telewizja wymagała, aby posługiwać się materiałami, do których mamy prawa autorskie. Przytoczę wam jeszcze jedną wypowiedź. W niedzielę cały dzień 10 godzin spędziłyśmy w studiu nagraniowym. Byłyśmy głodne, zmęczone. Kręcili wyrywkowo, bez prób. My już nie myślałyśmy w pewnym momencie logicznie. Nie mamy żadnego doświadczenia medialnego. Działałyśmy w ogromnym stresie. Kręcili i tego samego dnia montowali odcinki. I od razu, bez sprawdzenia, wysyłali do Warszawy. My nawet nie miałyśmy możliwości sprawdzić, jak to finalnie wyszło i czy nie ma pomyłek. W poniedziałek była emisja. Na wszystko było za mało czasu. Było za mało czasu, ale była też zła organizacja, bo gdyby takie samo zadanie zostało postawione przed doświadczonymi youtuberami, to tak naprawdę nie byłoby żadnego problemu. Jak można osobę, która nie jest przyzwyczajona do tego, że stoi przed kamerą, nagle postawić przed tą kamerą i powiedzieć jej: okej, nawijaj, masz taki i taki materiał. I też inaczej wygląda zawód nauczyciela w momencie, kiedy ma uczniów w klasie, ponieważ po prostu jest naturalna interakcja i można się dopytać o to, czy dzieci mają jakieś pytania, czy wszystko zrozumiały. Wiecie, zupełnie inaczej to wygląda. Zupełnie inaczej też wygląda nagrywanie, mając świadomość, że obejrzy was kilka milionów osób. Przypuszczam, że kilka milionów, ale nawet jeżeli nie, no to kilkaset tysięcy osób. To są gigantyczne liczby. I ja wiem, że to wszystko niby nie było nagrywane na żywo. Ja na przykład pracowałam w telewizji na żywo i pamiętam, jaki to był gigantyczny stres. Ja naprawdę byłam fizycznie wykończona i po tym, jak kończyłam nagrania,
Podczas nagrań moja adrenalina była na najwyższym poziomie, a po zakończeniu nagrań po prostu spadała kompletnie w dół. I ja pamiętam, a raczej nie pamiętam niektórych rzeczy, które mówiłam. Na przykład zdarzyło mi się powiedzieć, chyba że o tym wspominałam, kilka razy zdarzyło mi się powiedzieć, że deszcz wieje, a wiatr pada. I ja nawet o tym nie pamiętałam, bo kiedy człowiek jest w stresie i kiedy jest duża presja, to po prostu czasami leci się na takim automacie, można by powiedzieć. No i okej, te panie nie nagrywały na żywo, ale jak możecie zobaczyć z ich wypowiedzi, one nie miały wglądu do tego, jak wszystko zostało nagrane. I jeżeli jakaś pani się kopsnęła i powiedziała, że minus i plus dają plus, no to wiecie, to też wynika z tego, że ona po prostu zestresowana mogła się pomylić i prawdopodobnie taka sytuacja nie wydarzyłaby się na normalnych zajęciach w szkole, natomiast tutaj jeszcze te panie miały o tyle komfortową, mogłyby mieć o tyle komfortową sytuację, że mogłyby po prostu te nagrania sprawdzić później i wyłapać wszystkie błędy. Pamiętam też taki film, na którym pani, która uczyła języka angielskiego, pomyliła się w pisowni jednego bardzo podstawowego słowa. No i rzeczywiście jest to wpadka gigantyczna. Z drugiej strony, komu się nie zdarzy popełnić jakiś błąd, pisząc nawet po polsku. Oczywiście, jeżeli chodzi o kwestie nauki języka angielskiego, to jest to błąd, moim zdaniem, naprawdę niewybaczalny, dlatego że ucząc się nowego języka, jeżeli coś sobie zakodujemy w głowie, to później jest się trudno tego po prostu pozbyć. Natomiast znowu, ta pani mogła być zestresowana, pierwszy raz stała pewnie przed kamerą, nie wiedziała do końca, jak to będzie wyglądać, ona też nie wiedziała, jak to wszystko będzie zmontowane, jaki będzie efekt finalny, a więc ja się wcale nie dziwię, że ci nauczyciele się mylili. Co więcej, ja nawet sama, kiedy nagrywam odcinki na YouTube'a, to zwłaszcza na początku miałam dużo wpadek, musiałam powtarzać część rzeczy, albo na przykład nawet jeżeli nie zdążyłam tego poprawić, to dopiero potem przy montażu widziałam, że Boże Święty, co ja w ogóle powiedziałam. Na przykład chciałam powiedzieć, że krzesło było białe, a powiedziałam, że było czarne. Albo no po prostu wiecie, takie rzeczy się zdarzają. I czasami myślimy o jakiejś rzeczy, a powiemy zupełnie inne słowo. Więc to, że tym paniom nie pozwolono usiąść nad materiałem i patrzeć, jak wygląda montaż, i nie pozwolono im poprawić jakichś ewentualnych wpadek, to jest moim zdaniem sprawa jakaś niewybaczalna kompletnie. Dodatkowo, kto do cholery montował te filmy? Bo wybaczcie, ale jeżeli to mają być materiały edukacyjne, to czy przy montażu nie powinien siedzieć jakiś pedagog? Nawet nie mówię, że konkretna ta pani, chociaż tak moim zdaniem by było najlepiej, ale mogliby przecież posadzić kogoś, kto zna się na temacie i kto mógłby skontrolować, czy wszystko jest tak, jak należy. Jeżeli nawet mieli mało czasu na przygotowanie tego, to jaki sens jest w przygotowaniu czegoś źle i nauczeniu dzieci błędów? Bo w wielu tych przypadkach dzieci były uczone rzeczy, które są nieprawdziwe po prostu. Więc jaka to jest wymówka? To lepiej zrobić coś na szybko, po łebkach i źle? Czy jednak, nie wiem, mieć dzień czy dwa opóźnień, ale wszystko przygotować? Tak jak należy. I też tak sobie myślę, że sytuacją idealną byłoby to, gdyby można było zatrudnić youtuberów. Chociaż ja wiem, że ich stawki są tak wysokie, że ciężko by się było wypłacić, ale z drugiej strony widziałam, że na YouTubie jest dużo ludzi, którzy na przykład uczą języka angielskiego, niemieckiego. No wiadomo, że te największe kanały na pewno by były bardzo drogie, jeżeli chcielibyśmy je zatrudnić do nauki, ale tak szczerze mówiąc, to jestem przekonana, że gdyby odpowiednio ponegocjować z tymi youtuberami, to można by było naprawdę, po pierwsze, zaoszczędzić na przykład na przygotowaniu studia, zaoszczędzić na zatrudnianiu całej ekipy, która przygotowuje montaż i tak dalej, i jakby ograniczyć to do zatrudnienia jednej osoby. Przy tej jednej osobie oczywiście może pracować sztab ludzi, natomiast tutaj już mamy wszystko dopracowane na ostatni guzik. To są osoby, które siedzą w tym temacie, które wiedzą, jak przyciągnąć ludzi do swoich odcinków. To są ludzie, którzy mają niesamowitą charyzmę. I ja nie mówię teraz, że te panie nauczycielki nie mają charyzmy, bo one mogą mieć, tylko nie w takiej sytuacji, kiedy są zestresowane przed kamerą. Być może są charyzmatyczne w kontaktach ze swoimi bliskimi, czy nawet na zajęciach w szkołach, ale jednak face to face z uczniami, a nie w kontakcie przez kamerę, no bo to zupełnie inaczej wygląda. Całym przesłaniem mojego dzisiejszego filmu jest to, żeby pokazać Wam, żeby nie hejtować tych pań i żeby nie wyśmiewać się bezpośrednio z nich. Moim zdaniem
te lekcje, TVP Szkoła, zostały przygotowane w sposób karygodny i one są po prostu odpychające. Jakbym była dzieckiem, to jedyny powód, dla którego bym je oglądała, to po to, żeby się pośmiać. I to jest smutna prawda i moim zdaniem ktoś powinien się z tego wszystkiego wytłumaczyć, natomiast to nie powinny być panie, które prowadzą te zajęcia, tylko to powinni być ludzie z produkcji, którzy powinni wyjaśnić, na co poszła ta kasa, dlaczego nikt nie sprawdził informacji, które są przekazywane w tych odcinkach. I niestety doszło do tego, że na pierwszym ogniu stoją panie nauczycielki, które przeprowadzały te lekcje i to im się oberwało. Niestety część z nich powiedziała, że mają myśli samobójcze. Jedna pani powiedziała, że wstyd jej jest przed własnymi dziećmi i że inne dzieciaki po prostu śmieją się z jej dzieci. No i to jest straszne, naprawdę. Jedna pani powiedziała, że wstydzi się wyjść z domu, bo boi się, że ktoś ją rozpozna. I jeżeli mogę Was o coś prosić, to w swoich komentarzach, jeżeli będziecie komentować te filmy wyłapujące wpadki z TVP Szkoła, to nie śmiejcie się z tych pań. Pokażcie, że to produkcja TVP schrzaniła wszystko, i że to jest wstyd, że tak dużo pieniędzy zostało przeznaczonych na tak beznadziejny projekt. To nie jest pierwszy raz, kiedy zatrudnia się za horrendalnie wysokie pieniądze jakieś osoby, które nie mają żadnego pojęcia, co robią. I znowu, nie mam tutaj na myśli pań nauczycielek, tylko mam na myśli osoby, które powinny były wymyślić scenariusz, które siedziały przy montażu, osoby, które powinny były siedzieć i sprawdzać merytoryczne kwestie zawarte w tych odcinkach. Te osoby krytykujmy, ale nie krytykujmy tych pań, bo tak naprawdę one zostały rzucone na pożarcie, można by powiedzieć. I to jest największa tragedia. Nie ma chyba sensu, żebym po raz kolejny powtarzała te rzeczy, o których rozmawia już połowa internetu w Polsce. Tyle mam do powiedzenia w tej kwestii. Dajcie znać, co wy myślicie na ten temat i czy widzieliście te straszne odcinki z TVP Szkoła. Jestem ciekawa, co wy na ten temat myślicie. No, a ja tymczasem zabieram się do pieczenia ziemniaczków i jeszcze nie jestem pewna, co będę dziś miała na moją kolację podczas kwarantanny, ale jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was na mój Instagram, który nazywa się Pantinka, bo tam na pewno wrzucę zdjęcie mojej kolacji, a niedługo będą pojawiały się też jakieś odcinki kulinarne, bo już dostałam dużo próśb o to, żeby pokazać jakieś fajne i proste przepisy, być może takie bardziej azjatyckie, indonezyjskie. Miłego dnia, pamiętajcie, postarajmy się nie hejtować tych, którym ten hejt się nie należy, hejt nikomu się nie należy, ale postarajmy się nie śmiać z tych osób, które moim zdaniem w sytuacji nie zawiniły. Miłego dnia, do zobaczenia w następnym odcinku, zostańcie w domu i bye bye!